Halo, cześć, witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku jestem, bo to już jest Heroes 5, Ashan Arena 3. Moim przeciwnikiem jest proste, jak historię, albo jakbym opierdalał Frostę. Dobra, co my chcemy grać? Nie wiem, wiem, że jest mi zimno, jestem zmęczony i jest późno. Bo jest 21, ale co z tego, 2 godziny temu wróciłem z pracy. To jest w sumie, tak, częsty matchup, który gramy, to jest matchup, który potrafię przepierdolić, bardzo prosto. To jest też częsty matchup. Nie wiem, dlaczego tak często to losuję. Albo przynajmniej ja to tak często na to zwracam uwagę. To może być zajebiście ciężkie dla nas. Albo łatwe. Pytanie, czym chcemy grać z krasnoludem? Ej, zagrałbym sobie krasnoludem worka. W przystań może mniej. Chociaż... Zostawiłbym tego krasnoluda. Dawno nie grałem kraśkiem, nie? Chociaż demonem... Demonem. Dobra, demona wyrzućmy. Zostawmy sobie to. Kurczę, graliśmy to często i często wygrywałem, nie? Więc zobaczymy. O ile dobrze kojarzę, to na tego użytkownika już graliśmy sobie kiedyś, więc. Tylko nie pamiętam wyniku. Przepraszam, jakby. Od ostatniego tygodnia to ja po prostu nie śpię. Za to pracuję tylko od rana do wieczora. Aż mi się stare czasy, nie powiem, że dobre, przypominają. Co bym tu chciał wybrać? Dobra, chciałem tego kraśka. Akademio. Dobra, zostawmy sobie kraśka i akademię. Będzie, co jutro jest? Wtorek. To będziecie mieć wtorkowy odcinek pełny śmiechu. Kurwa, jeszcze Cyrus na Marbasa. Ja cię pierdolę. Czemu to nie mogło być coś, co, nie wiem, nie odbija czarów? Znaczy, tak mi się wydaje, ale Marbas chyba odbija czar, nie? Dobrze mówię? 20% odporności na zaklęcia! A już sobie myślałem, żeby zagrać pod kuleczkę, którą dostanę? A, nie dostaliśmy. Możemy iść pod prawą moc. Możemy iść pod... Aha. Możemy iść pod podwójną implozję. Przywołanie roju os. Widmowe, rujos. Ha, ha, ha. Gówno w magii przywołania, że tak powiem. Podwójna implozja nie brzmi źle. Magia światła też nie jest jakaś tragiczna. To jest sympatyczne. Nie mamy grad, ale to jest pod implozję. Atak siła runków. Fajne artefakty, to muszę przyznać. Dobra, co mamy na ścieżkach? Co mamy na ścieżkach? Twoją starą mam na ścieżkach. Redukcja obrażeń lodu, 2 spell powerka. Ataczek. No tylko właśnie, kurwa, wiecie co jest najgorsze, że nie tak pójście. Ten Marbas samoistnie mnie kontruje. To jest fajne. Ale to jest sympatyczne, nie? Dwóch strzelców na pełnej strzałce. Tylko że kurwa na Inferno. Jezus, przepraszam, że ja tak przeklinam, ale jestem zmęczony. Aha, i dwoje butów do wyrzucenia. Koruna też podwójna. No nie, no dla samego łuku to brać to jest bez sensu. To jest fajne, ale nie mamy kulki. Wiedza i szczęście. Szczęście. Obrona, no to tak średnio. Dobra, kajdany. Atak +3, +3, +2. No. O, zabrażenie, zaklęć lodu. Okej, okay, to już nie brzmi źle. No tu mamy co? 3 ataku? Nie, 6. 9 ataku mamy. 2 spell powerka, no nie można to iść. Pierścień areny, minus do wiedzy, ale to akurat. Okej, okay. To jest spoko. To jest co? Inicjatywa dla małych i latających. No dobra, tam byśmy mieli jeszcze zbrojkę. No dobra, jakby... plan jest smaczny i prosty. Pójście tego mroku... Czy ma sens? No, można by w sumie pójść w mroki, no. A czy ja mam w ogóle mrozkład? Właśnie, zobaczmy co ja mam z tego mroku. Wiem, że mam oślepienie. Jest rozkład. No właśnie, jest rozkład. Mamy budki. Można by zagrać rozkład z cierpieniem
Jest oślepionko. Ewentualnie zagrać pod krąg zimy, implozję. Dobra, na pewno. Dobra, jaki byśmy tutaj plan? Co to mamy? Wszystkie zakręcia magii zniszczenia wywołujące obrażenia, które zostały zrzucone na zawezwane lub przygotowane cele zadają dwa razy więcej obrażeń. Okej, to jest spoko. Moglibyśmy pójść w magię światła zawsze, no nie? Tylko, że jak demon mi zrobi wjazd, to ja się zesram z tą magią światła, no nie? Ale wtedy na prawce byśmy mieli dużo ataku. Moglibyśmy wziąć odporność na ogień. Odbicie pocisku byśmy mieli. Haste i prawkę. Ewentualnie, mówię, pójść pod te rozkłady. Tylko, że no problem jest w tym Marbasie, nie? Że on może odbijać te zaklęcia. Zwłaszcza, że gra na akademię, więc ja obstawiam, że sobie weźmie jakąś odporność na magię, bo wtedy dwie magie mu wykluczam. Więc z racji, że mamy co nieco, a mamy chyba w gildii wskrzeszenie, ja bym zaryzykował pójście w tą magię światła. Mamy odporność na magię, mamy wskrzeszenie, prawkę, przyspieszenie, odbicie. Dobrze, to ja bym poszedł w tą magię przywołania, Boże, magię światła. Tak sobie myślę. Podwójne wskrzeszenie zawsze jest opcją, co nie? Polowałbym na atak. Polowałbym na szczęście. Może szturm teleportów? Nie byłby głupi. Ogólnie w sumie tak, 6 powiedzmy. Tutaj 6 to 12. 13, 14, 15. 16, 17 powiedzmy. No jakby dało atak. To by było fajnie. No ale czy da? To nie wiem. Ekspercki rzemieślnik. No fajnie, fajnie. Zobacz, zobaczymy. Daj znamko. Machiny, to nie chcę. Logistyka, to może być. Obrona. Obroną mnie pogardzę chyba, nie? Magia zniszczenia. To może nie. Unik. Czy my chcemy unik? Co my chcemy z takiego... Nie na demona, tylko daj mi czarodzieja. Co byśmy chcieli? Grupową wytrzymałość w sumie. W sumie chętnie bym chciał grupową wytrzymałość, to wtedy potrzebuję witalność. Dobra, lepsza logistyka. Czy ja chcę... Tak, ja chcę znajdowanie drogi i chcę pójść w szturm teleportu i w tego. Chętnie. Ochrona, magiczne zwierciadło, nie. Lepsza obrona. Unik też nie. Dobra. To mi na razie wyrzuć. Pochłonięcie artefaktu. Weź ekspercką logę. Weź pochód golemów. Weź pochłonięcie. Dobrze. Teraz to zrzuć. Okej, magia światła. Witalność, to żeśmy chcieli i odbicie pocisku, to też żeśmy chcieli. Dobra, daj mi to. I na razie polujmy dalej. Mistrz gniewu bardziej jest mi przydatny. Lepsza magia światła, jak najbardziej. Mistrz odwołania, chętnie. Lepsza obrona, chętnie. Moc wytrzymałości. Ekspercka magia światła. Kurwa mać, no i nie fajnie. Oświetlenie. Mamy 2, 4, 6, 10. Teraz pytanie. Bo ja tak, mam... No to oświetlenie. Chyba, że pójdziemy na środek. Ale nie, no ja bym chyba poszedł po artefakty. Dobra, odporność na ogień. Ty, no i bangla. 2, 4, 6, 10. Na 6 spell powera to nie jest źle. Pójdziemy się bić, chyba. Brakuje mi szczęścia, co najwyżej. Dobra, teraz tak. Tu mamy dwa z zestawu smoka. W zamku mamy trzeci. Mamy odporność na magię. Tu mamy troszeczkę ataku i troszeczkę defa.
i jakiś moral. Tu mamy za to duży atak. Mamy... Aha, i szczęście na minus. Obrażenia na zaklęć lodu, czyli to by było na sprzedaż i to by było na sprzedaż. I z tego jest praktycznie level. Plus tutaj jest spell power. Dobra, ja bym sobie wziął to. Tylko to szczęście na minus będzie mnie boleć. Dlatego zastanawiam się nad pójściem na środek i dobraniem sobie szczęścia. Chociażby dla pomysłowości. 11, 7, 8, 10. Dawaj kombat. Pizgam się. Pizgam się akademią. Normalnie tak nazwę ten odcinek, nie? Znaczy, okaże się tak, że ja dostanę na łeb, nie? Dobra, teraz czy ja potrzebuję? Bo co mogę dostać? Mogę dostać eksperta obrony i tutaj coś. Coś, cokolwiek. Typu. Tego. Szczęście z pomysłowością byłoby zajebiste, nawet z lepszym szczęściem, żeby mieć tego szczęścia na plus 1, bo mamy go na minus 1, co jest cholernie niekorzystne. A czy jest w zamku coś, co jest w stanie dać mi szczęście? Tak niespecjalnie. To możemy sobie wziąć. Tego nie. Tego nie potrzebuję. Ewentualnie to. To jest 17,5 tysiąca, a 4 ataku i 3 obrony. Bo my mamy co założone. To mamy ściągnięte. To ściągamy. Aha. moglibyśmy sobie coś dobrać, coś co daje szczęście. Czy coś co może dać mi szczęście? Nie wiem. Dobra, chodźmy pod te artefakty. 10 tysięcy. Buty! Ha! Kolejny raz te buty. Siaczarów morale, wiedza 2. O! Siaczarów morale, szczęście. Fajnie, ale my w kieszeni mamy to. Więc to nie gra. Plus mamy jeszcze ekspercką logistykę, no nie? A tak, obrona siaczarów, wiedza morale, szczęście. 16 tysięcy. Ty, a jakbym sobie sprzedał... No właśnie. Tak po 5. Dobra, tego troszkę więcej. Mhm. Sześć. Aha. Dobra, to czekaj. To daj mi jedno tak. Aha. I daj mi jeden kryształek. Okej, 16 tysięcy, tak? 16. Ja nie mam butów. Nie mam butów. To weź mi to, daj. To już mamy fajnie. Bo tu nam się zerowało, plus dostajemy morale. Czy coś chcemy stąd jeszcze? Czapka do wiedzy. No niespecjalnie. Czy ja chcę to sprzedać? Z tego mamy level. Mamy jeszcze artefakty w tym. Tu mamy zbroję. A czekaj, czy ja mam zbroję? Ja mam zbroję do spell powera. No właśnie, a to jest inicjatywa dla Rakshy, dla Jina i dla Tytana. Jest pierścień. Ten pierścień bym wziął. Ja wiem, że to jest inwalida, ale ja bym go wziął. Czy ja potrzebuję 17,5 tysiąca? Coś jeszcze dostanę, co nie? Ja bym sobie może ten słabszy artefakt sprzedał. Mhm. Z 3000 golda. Chyba, że to by sobie... To też mogę sprzedać w zasadzie, tak? To mogę sprzedać. I to mogę sprzedać. Mamy 5,5 tysiąca. 5700, jeden artefakt i mamy level tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy moja matematyka... To jest taka matematyka typu na oko. Tak się zobaczymy. Peleryny nasylane, no to wiadomo, że do sprzedaży pójdzie. I na pewno będę chciał sobie kupić to i to. Czekaj, zobaczmy co dostałem, nie? Żeby nie było. Amulet nekromancji, obrona siłaczarów i wiedza. Fajnie. Długie obrażenia czarów żywiołów ziemi. To też niespecjalnie potrzebuje. Dobra, to sobie możemy
oddać i tu sobie możemy... Aha. No dobra, ja chciałem sobie zabić tego. Zabić troszeczkę demona wcześniej, no. Trzy obrony czy dwa ataku? Wodę atak! Wodę horde! Ekspercka obrona czy oświetlenie, nie no. Tu są co? Dwa staty tak naprawdę. A tu jest jeszcze mniej tego. No i jeden ataku też dostałem, tak? Mamy 15 ataku, zajebiście. Potrzebujemy 5500. To jest do ogarnięcia. Co? Wziąłbym tak. No. No, mogę w ciebie kliknąć, stary? No i zajebiście, 19 ataku, 14 obrony, 9 sił czarów, 12 wiedza. O! Będzie, będzie dobrze. Dobra, to teraz tak, zacznijmy sobie od... Od czego? Od ciebie. 26-30. Ty walisz w jednego, no nie? Ty masz kontratak. Ale jesteś w stanie grubo przypierdzielić. Dobra, weźmy ciebie. Szczerze mówiąc, patrząc na to, co ostatnio widziałem, to chyba nawet ciekawsze jest to zagranie ciebie. Weźmiemy sobie strzelca chyba. Pod odporność na magię. Czekaj, ty masz nieograniczony kontratak. 5-7, 24-24, 5-7. A, ty masz lepszą inicjatywkę. W sumie i tak będziecie mieć boost do tej inicjatywki, no nie? Bo ty będziesz mieć teraz... Aha, nie, ty będziesz mieć po prostu 1000. Tu się jeszcze muszę zastanowić. Tutaj no to jakby bez gadania, no bierzemy ciebie. Tu chyba weźmiemy pod naprawę golemów. I teraz tak. No dobra, wiele to już sobie nie kupimy. To weźmy sobie tak, rakszasy. Tyteksa. Aha, tyteksa i już dupa. Jeden tyteks. 40 do 70. Baz 9 może dużo zdziałać. Gina też bym sobie dobrał. Dobrałbym sobie Gina i tego. I Klozeta. No. No mamy stata do kurwionego, nie? 4. Tu mam 23. To jest niesamowite. No stat jest... Stat siedzi. Do tego ta magia światła. No mi się wydaje, że nawet jak on we mnie wjedzie... No to wiecie, to nie powinno być aż tak mnie zaboleć. Ty masz to, że rzucasz mu pechy, no nie? No właśnie, możesz rzucić szczęście na kogoś. Możesz rzucić szczęście na przykład na Rakszę. To by było spoko, no nie? Dobra, weźmy sobie tak. Szczęście. Inicjatywę. Dla Rakszy. I to samo poproszę dla Gina. Do tego. Ty! Przecież jak rzucę z nami tego, mapeta, i rzucę szturm teleportów, to dwie te jednostki się steleportują, co nie? Dobra, inicjatywa i szczęście. To też na ciebie, żebyś ty był w stanie tłuc lepiej. Tobie dałbym szczęście i atak. Może. To tego ci nie dam. Okej, okay, czyli, czyli te pierdolniczki mi są do niczego, super. A inicjatywa i atak? O, może być. Czyli tak, ty potrzebujesz jeszcze. Obrona istoty, szczęście to nie, moral to nie, szybkość istoty i zdrowie. Inicjatywa i zdrowie. Atak.
Atak wymaga kryształków, co? Mhm. Dobra. Nie było tematu. Ja wiem, że się tura kończy, ale spokojnie, no. Czekaj, weź to zluzuj. Na redukcję obrażeń od czarów, obrony istoty, zdrowie istoty na klozeta. Tego nie mogę dać. Dobra, bez sensu. To już wiem, że najwięcej klejnotów idzie. To już na następny raz będę wiedział. Szybkość istoty, zdrowie istoty, morale istoty. A mogę dać zdrowie i prędkość. O! A na odwrót jakbym dał? Daj mi to kółko. Aha, też nie mogę, bo też mam... Aha, już nie mam siarki. Dobra, czekaj. Zdrowie i szybkość istoty. To tak, zdrowie i szybkość na ciebie, a same zdrowie na ciebie i jeszcze ty coś potrzebujesz. Generalnie to już nawet byle co, żebym mógł cię w razie czego podnieść, no nie? Zdrowie możesz sobie wziąć. Redukcję obrażeń. No to weź sobie zdrowie w takim układzie, no. To zawsze jest 150 hapsa dodatkowego, co nie? Dobra, każdy ma... Co? Chytrego królika? Fajnie, fajnie. Dobra, trochę mniej liczniejsza armia, no ale stat chyba siedzi, co nie? Wydaje mi się, że siedzi bardzo. Wydaje mi się, że, moi drodzy, nie jest to takie głupie ten mój pomysł, jaki sobie wymyśliłem. I nawet go zrealizowałem. Moi drodzy, omówienie buildu. Cyrus, czarodziej poziomu 17, popijający fajkę z czegoś tam. Ma 19 ataku, o 14 obrony, 9 sił czarów, 12 wiedzy, 1 morala, 0 szczęścia, 20 many, 2 ataku i 2 obrony. No, inwalida. Nie będziemy turbo wlecieć, bo to raczej on będzie chciał nas bić. Więc ta prędkość to tak, wiecie, przez palce. Nie ma źle, mi się wydaje. Mam lepszego rzemieślnika, ekspercką obronę, magię, światła i logistykę, dlatego znamko i pochłonięcie. Brakuje mi tutaj szczęścia ogólnie, nie? Ale poza tym jest spoko. No, mamy odporność na ogień, więc ta jego specka nas nie bije. Dodatkowo jakby poszedł na przykład pod jakiegoś mistrza ognia czy coś, no to też. Mamy odbicie pocisku, grupową wytrzymkę, prawkę i przyspieszenie. Mamy 2 hapsa więcej. Mamy pochód golemów. Także zajebiście, mamy to też szturm teleportów, no i też 1 ataku i 1 obrony więcej. No i ekspercką obronę. A co ma nasz przeciwnik? No zaraz się przekonamy. No tak naprawdę brakuje mi w tym buildzie szczęścia, nie? On tutaj się chce nas zajebać. No. No chce. Ewidentnie chce to zrobić. Pytanie, czy się będzie bramować, czy chce od razu wjeżdżać. Wjeżdżać na pełnej. I smrodziarz, który będzie kradł nam manę po trochu. Ale to bez sensu brać tego smrodziarza. Czemu wziął tego smrodziarza zamiast tamtego drugiego? Czy on ma lepszy stat? 16-10! Mam lepsze staty! 19-14! 5 czarów, 9 wiedzy. I to bez oświetlenia. Ale 5 morala i 3 szczęścia. Okej, dowództwo szczęście. Nie fajnie. Czy ja mam obniżone szczęście? Nie. Dobrze. Jak my chcemy się ustawić? No to co? Może w ten sposób? Co wy na to? Znaczy mógłbym się tak rozstawić, no. Mógłbym się w ten sposób ustawić. Czy ma to sens jakiś? Nie wiem, czy jest lepszy ten dzień, czy tamten, ale... Tym możemy sobie w razie czego zwiększyć szczęście, no nie? Więc mi się wydaje to całkiem. Dobra. Weźmy tak. Weźmy się tak ustawić. Nigdy nie wiem. W sensie akademią zawsze się rozstawiam w ten sposób. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Nie wiem. Dobra, no inicjatywą no jak zawsze mnie przegoni. Ale no... No cóż, cóż zrobić, nie? Dobra, ten kuń. No brama. Czy jest szybka brama? Ma ekspercką obronę, ekspercki atak, eksperckie szczęście, szczęście żołnierza i lepsze dowodzenie, tak? Lepsze dowodzenie, no tak.
A widzę, że... inwalida. No... co, koło fortuny na rakszaszka? Ty nie masz szczęścia. Ale ty, żebyś miał 5 szczęścia, to będzie zajebiście, nie? Chyba chcemy. Bo ty tekst... a, ty tekst nie ma w ogóle. A nie, to jest gremlin. A też nie masz w ogóle. Dobra, ty masz 3 ataku, a ty masz szczęście i inicjatywę. No dobra, zobaczmy, co to tam będzie. Żebyś ty mnie specjalnie nie pokradł many, czy będzie czym w niego pizgnąć? W sumie może będzie. Czy on się zbramował? Nie zbramował się jeszcze. 8-16, to też ciekawe. Możemy w niego hitnąć. Tylko że ja mam mało many. To mi się wydaje, że nie jest to zły ruch. 9-16. 6. 12. No chyba hituj, nie? 12, okej, okay, spoko. Ty sobie zwejtuj. Czy mi tytan zmoralował? Nie sądziłem, że to możliwe. No ale spoko. Sobie użyjesz przyśpieszonka oczywiście. Kiedy nasz się rusza? Cyrus. Grupowa wytrzymka, jak nic, tutaj wleci, a potem wleci prawka. Odbicie pocisku jest trochę na wyrost, ale poszedłem pod to tylko dla odporności na ogień, nie? Więc zacznijmy sobie prawkę, znaczy tą wytrzymkę, prawkę, przyspieszenie, a potem się będziemy bili. Znaczy, trochę głupi ruch, zablokować sobie zmorę? Czy on tu nie jest na prostej strzałce? A tu chyba... zero. Ciekawe. 1-2. Weź się przyśpiesz. No. No nic. No trzeba było to zrobić, no. Tak czy tak. No Rakshas będzie bity. Wiemy o tym. No co, tym brama. No. Nic tu innego nie wymodlisz. No dokładnie, zajebiście. Teraz tak. Ty możesz sobie rzucić. Jakby będzie ci się ruszać? Ty to w sumie gówno zrobisz. Ty to się zbramujesz. Ty to się zbramujesz. Ty to w sumie nawet nie dolecisz. Ty się pojawisz. I ty będziesz. Ty będziesz. Ty będziesz. Ty będziesz. Potem wy i dopiero oni lecą, tak? Ja mam zawsze jakieś tam możliwość. Dobra, już zacznijmy od grupowej prawej mocy. Ciul w to. ...54 ataku Rakshas. A ile demon ma? 41. Okej, okay, zajebiście. Ojejej. Ale dobra, w sumie to co ty tam możesz zrobić? Niewiele. Wysokie morale na szkodniku? Czy on zwejtował? Nie, okej, okay, dobra. Ukradł. 3. Wleć! 3, bardzo ładnie. No dobra, za 2. 2. Oj, ty możesz tego zabić. Możesz go po prostu zabić, stary. A kiedy się ty ten rusza? Przed nim. Przed diabłem. I ty też się ruszasz przed diabłem. To zabij tego. Fajna kamera, stary, nie powiem. Dobra, a gremlin? Gremlin już jest mój. He? 1. Czekaj, jak ty możesz? 7. To ty tutaj staniesz. 1 i przyjmiesz kontratak. O,
tego grzyba nie ma czym zasłonić tak w zasadzie. On ma 7. Czyli ma... Powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale chyba tu będzie musiał pierwsze polecieć. Tak, nie? Nie poleci na skośkę chyba. Dobra, wolę klozetem zdjąć sobie kontratak. Chociaż ten jak go pizgnie, ten jak go pizgnie. W sumie jakbym tu wleciał, zablokował sobie tą zmorę. Ciężkie pytanie. Ty jesteś kim? Czekaj, gdzie ty jesteś? Nie, to nie jesteś. Nie, to jesteś ty. Okej, ty możesz zrobić skok. Ale ten skok to cię zabije tak trochę, jak zrobisz to. Tylko że jak ja tu wlecę, to zaś ten mnie hitnie mocno. Dobra. Hitnij diabła. Odda ci za... Nie tak dużo. 2 do 3. 1 do 2. Który się pierwszy rusza? Dobra, zastrzel tego. Jakby ten demon od Jina myślę, że i tak chyba zejdzie. Bo Jin ma chore obrażenia, tak szczerze mówiąc. Co prawda 42 ataku, a tu jest 41 obrony, więc 5% więcej. No dobra, ale ty jeszcze mu oddasz. No dobra. Możemy cię zabić. Możemy ciebie zabić. Ty sobie strzelisz jakoś tam. Ciebie możemy zatłuc. Byś ty już nie poleciał tam. No, to zrób tak. Wleć sobie tu, dwóch. Ładnie. Dobra, diabeł gra w innej lidze. Więc fajnie. Sukub jest gównem. Trzeba mu tych zdjąć, no bo 90 many to nie jest coś, co ja bym chciał. Okej, to mnie boli. To był słaby ruch. Okej, 5 boli. Boli, bo ten rakszas spływa. Serio? Tak szybko? Ej, se! Ale... Kurwa! Bycie inwalidą do czegoś zobowiązuje. Nie no, bycie inwalidą jest... Zostałem inwalidą po tym meczu, kurwa. Ale... Troszeczkę nie roz... Moim zdaniem przeciwnik się za szybko wycofał, w sensie... Ja chciałem napisać właśnie, żebyśmy to grali dalej. Ale cóż, no jak nie chciał, to... To... O! Kurwa! Od razu poruszę. Gościu wyszedł z gry, poddał się. Ja chciałem zaproponować, żebyśmy grali dalej. A nie jak hiena taka jedna, z którą grałem ostatnio, że napisałem GG, po czym ruch dalej napisałem, że może jednak to dograjmy. Nie było kurwa żadnej odpowiedzi, tylko normalnie przeciwnik grał dalej. A teraz się pruje, że o kurwa, nie potwierdza raportu, bo przegrałem i stracę dużo punktów. No, boli kogoś dupa. No, nie, generalnie jakbyśmy coś takiego mieli, to byłoby kozak. Nie no, ale przekokszoną tą akademię zrobiłem. Ja cię pierdolę i fajnie, podobało mi się. Podobało mnie się to. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja bym Mateusz, wybraliście mnie. To były Heroesy 5. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa.